Larnaka była miastem fenickim i nosiło nazwę Kition. Założono je w XII wieku przed naszą erą. To jedna z najstarszych kolonii Fenicjan obok Karteginy i Kadyksu. Plac Europejski z pomnikiem wielkiego Zenona z Kition, czyli greckiego filozofa uznawanego za twórcę doktryny stoickiej. Przy placu zaczyna się popularna promenada w Larnace. Widzimy tutaj budynki dawnej administracji brytyjskiej, dzisiaj mieszczące Muzeum Historyczne i Galerię Sztuki. Jest tu także zlokalizowanych wiele hoteli, restauracji, barów i sklepów z pamiątkami. Marina w Larnace, stąd można się wybrać na rejsy statkami wycieczkowymi. Plaża Finikoudes w centrum Larnaki to jedna z kilku znajdujących się w mieście plaż. Zamek położony jest w miejscu zamykającym główną promenadę Larnaki. Został zbudowany w okresie średniowiecza, a obecny kształt zawdzięcza zmianom wprowadzonym za panowania osmańskiego. Po zakończeniu panowania Turków osmańskich nad Cyprem, Brytyjczycy zmienili zamek w więzienie i wykorzystywali go przez pierwsze lata swoich rządów. Jedna z sal w przyziemiu była wykorzystywana do egzekucji więźniów. Szubienica, która była zbudowana w pomieszczeniu, była wykorzystywana do 1948 roku. Zamek jest wart odwiedzenia, choć zachowało się w nim mało eksponatów. Kościół Świętego Łazarza jest kamiennym kościołem i pozostaje jednym z najwybitniejszych przykładów bizantyjskiej architektury na Cyprze.
prawosławna cerkiew zbudowana została w IX wieku przez cesarza Leo VI, odrestaurowana w wieku XVII. Według cypryjskiej tradycji budynek został wzniesiony na miejscu pochówku Łazarza, który przez wiele lat był biskupem Kition. XVIII-wieczny akwedukt Kamares, zaprojektowany przez Turków Osmańskich, został zachowany w dość dobrym stanie. Był używany jeszcze do lat 30. wieku XX. Budowla miała 10 km długości i zaopatrywała wodę całe miasto. W tym rejonie Larnaki są dwie plaże, Castella Beach i Mackenzie Beach. Obok nich jest wiele sklepów i beach barów. Thank you.
Larnaca jest park dla kotów. Park ten znajduje się obok hotelu San Remo. Koty mają tutaj swoje małe domki i dostają jedzenie. Stary i nowy kościół Panagia Fana Romeni. Obok kościoła znajduje się rzeźbiony grobowiec mykeński z 1200 roku przed naszą erą. Park, w którym znajduje się pomnik poświęcony bohaterskim Grekom cypryjskim, którzy polegli w walkach podczas inwazji tureckiej w 1974 roku. Słone jezioro w Larnace. Niestety jest czerwiec, 12, i flamingów nie ma, bo one tylko są w okresie zimowym. Trochę wody jest, ale już tu przy brzegu to jest sama sól. A po drugiej stronie, na drugim brzegu jeziora, jest meczet. Słynny meczet dla wyznawców islamu, bo tam jest pochowana ciotka Mahometa. Nie widać go dokładnie, ale musicie mi uwierzyć na słowo. Dziękuję za obejrzenie filmu i zachęcam do subskrypcji mojego kanału.